Cześć, Adam Łukowski, witam Was na kanale MGSM.pl, a dziś będzie dość ciekawie. Nie, Hammer nie zaczął nagle sprzedawać bombonierek. Tak zapakowali swój najnowszy model Hammer Blade. Zapraszam Was teraz na wideorecenzję Hammera Blade i oby telefon okazał się równie ciekawy jak jego opakowanie. Trzeba przyznać, że producent Hammera zaszalał w kwestii opakowania. Pudełko jest niesamowicie niecodzienne. Zwróć uwagę, że nawiązuje swym kształtem do logo Hammera. No i na pewno będzie zwracać uwagę w sklepie. Nie widziałem jeszcze tak zapakowanego telefonu. No ale zobaczmy, cóż jest w środku. Oczywiście telefon. Ta folia trochę psuje wrażenie, ale jest fajna tasiemka, żeby go wyjąć. Obejrzymy telefon za chwilę. Patrzmy, co tam dalej kryje się w pudełku. Dobra. Pierwsza skrzyneczka. Muszę przyznać, że to naprawdę robi ciekawe wrażenie. Jest bardzo niecodzienne. No i tak jak powiedziałem, przykuwa uwagę. Mamy przewód USB. No i to jest zwykły mikro USB. Nasz Hammer ma mikro USB. Kolejne pudełeczko. Mamy zasilacz. Zasilacz jest 1,67 A albo 1,25 A, zależnie od napięcia 5 albo 12 V. No i tu jeszcze wypadła igiełka do otwierania gniazda na karty. Czy jest coś jeszcze? Aha, instrukcja i karta gwarancyjna. Nie ma w zestawie słuchawek, czyli zestaw raczej skromny, natomiast za sprawą tego, w jaki sposób jest on zaserwowany, no, muszę przyznać, że od razu dość pozytywnie nastraję do telefonu. Miejmy nadzieję, że i sam telefon nie rozczaruje. A sam telefon, no cóż, jak na Hammera, wygląda, powiedziałbym nawet, dość subtelnie. Zwróćmy uwagę, że zarys obudowy zdaje się wpisywać w logo Hammera, które również tutaj mamy wielokrotnie powtórzone na folii ochronnej. No ale to taki, powiedzmy, drobny zabieg stylistyczny. Z takim zabiegiem są również te panele na boku obudowy. Są zrobione z metalu, no ale poza funkcją ozdobną, zapewne mają też spory udział w zapewnieniu całemu smartfonowi wytrzymałości i sztywności. Tył, z gładkiego tworzywa, jak widzicie, dość łatwo zbierającego ślady palców. No i tu mam już spore obawy o wytrzymałość tego elementu. On raczej nie pęknie, ale zarysować go, podejrzewam, będzie dosyć łatwo, a już na pewno łatwo będzie zarysować ten tutaj ładny, ozdobny element błyszczący. W Hammerze to trochę zaskakuje, bo to jest telefon, który powinien być przygotowany na każdą ewentualność, choćby na szorowanie po betonie. Względem tego elementu mam spore obawy. No ale dobra, wszystko sprawdzimy. Przyjrzyjmy się może zatem jeszcze szybko rozmieszczeniu poszczególnych elementów. Przód telefonu w całości zakryto szkłem, jak już wiecie, Gorilla Glass 3. Ekran ma dość szerokie obramowanie, ale w telefonach o wysokiej wytrzymałości możemy ten fakt wybaczyć. Nieco trudniej wybaczyć będzie nam to, że sensory pod ekranem nie są podświetlane i uważam, że w telefonie do takich tego rodzaju zastosowań, w telefonie tej klasy, klawisze powinny być podświetlane. Na prawym boku umieszczono włącznik oraz przyciski głośności. Bardzo wygodne, komfortowe w użyciu, rozdzielone taką wypustką. Tu mamy takie małe podcięcie, łatwo w nie trafić palcem. Klawisze mają wyczuwalny skok, są po prostu najzwyczajniej w świecie wygodne i tyle. Na dole telefonu mamy wodoodporny, wodoszczelny port mikro USB. Obok niego pojedynczy głośnik, a po przeciwnej stronie mikrofon. Na lewym boku znalazło się gniazdo na karty, do którego za chwilkę zajrzymy, a obok gniazda klawisz. Dodatkowy przycisk, którym na przykład możemy robić zdjęcia, co w telefonie wodoszczelnym jest bardzo rozsądnym pomysłem, bo może uda nam się dzięki niemu zrobić fotkę pod wodą. Na górną ściankę powędrował natomiast
port mini jack, który już w odróżnieniu od USB jest zasłonięty taką solidną gumową zaślepką, której niestety moim krótkim paznokciem, o, udało się. No ciężko ją otworzyć, ale słuchajcie, no to jest oczywiste. Ona po pierwsze nie może odskoczyć w razie upadku telefonu, w razie wstrząsu, a po drugie ma uszczelkę, która po prostu musi dokładnie przylegać i chronić gniazdo przed wniknięciem wody. Zatem te zaślepki zawsze schodzą z pewnym oporem. No i tu mam jeszcze dodatkowy mikrofon. Tył telefonu, no to już widzieliście. Aparat fotograficzny z pojedynczą diodą LED, płytka czytnika linii papilarnych, okrągła, niezbyt duża, a tu na górze, no to jest po prostu ozdoba taka. No to jeszcze wspomniane gniazdo. Szufladkę uwalniamy wciskając igłę tutaj w otwór obok niej. No i chyba musimy sobie dopomóc paznokciem albo również tą igłą. No i wyjmujemy taki oto metalowy element. I już wiemy, że dual SIM jest niestety hybrydowy. Sprawdźmy jeszcze specyfikację. Sporo nadrukowano już na pudełku, natomiast pełną specyfikację znajdziecie na stronie mgsm.pl, a link do niej znajdziecie w opisie tego filmu. No to cóż, patrzmy. Wyświetlacz Full HD 5,2 cala ze szkłem Gorilla Glass 3 wykonany w technologii IPS. Procesor 8-rdzeniowy MediaTek 6753 wspomagany przez 3 GB RAM-u i pamięć wewnętrzną 32 GB, którą można rozszerzyć o 128 GB kartą microSD. Wszystko to zasila akumulator o pojemności 4000 mAh, natomiast fotografowanie umożliwiają dwa aparaty o rozdzielczościach 5 i 13 megapikseli, oczywiście ten mocniejszy mamy z tyłu. Telefon obsługuje LTE, ma również możliwość obsługi dwóch kart SIM. No i cóż ten nasz Hammer Blade jest wart? Wyświetlacz. Przyzwoity, nic wielkiego. Full HD, ale dosyć dobre kąty czytelności, dobrze dobrana jasność maksymalna, minimalna też niezła, w zasadzie nie ma na co narzekać, ale no, też nie ma tu niczego, czym mógłbym się zachwycić. Ot, po prostu kawał porządnego ekranu, poprawnego w swej klasie. Co mi przeszkadza, to brak jakichkolwiek powiadomień przy wygaszonym ekranie i brak podświetlenia sensorów na dole. Już nie mówię o tym, że mogłyby być mechaniczne, bo w telefonie do zadań specjalnych byłoby to wręcz pożądane. Nie mam większych zastrzeżeń co do wydajności tego telefonu. To jest średniak, więc też wymagania przykładam odpowiednio inne, a w dodatku to jest jeszcze Hammer. Ale ten Hammer jest całkiem dobry, jeżeli chodzi o płynność działania, stabilność działania itd. MediaTek 6753, 3 GB RAM-u, 32 GB pamięci wewnętrznej, jest gniazdo na microSD. Czego chcieć więcej w średniej klasie? Oczywiście tych super wymagających gier na pełnych detalach no, nie da rady. Ale te takie, nazwijmy to, klasyczne tytuły chodzą zupełnie dobrze, już nie mówiąc o aplikacjach takich czysto użytkowych, jak chociażby mapy, czy tam jakaś obróbka prosta zdjęć. To wszystko bardzo fajnie na tym telefonie działa. On sobie z powodzeniem daje radę. Chociaż no, brakuje trochę możliwości pracy na podzielonym ekranie. Nie zauważyłem niczego niepokojącego w pracy modułu Wi-Fi czy też Bluetooth, niestety tylko 4.0, no ale jest. Wszystko działa prawidłowo, GPS również działa w miarę dobrze, tam czasami ta precyzja trochę, powiedzmy, pozostawiała nieco do życzenia, ale to przy nawigacji pieszej. W samochodzie zupełnie przyzwoicie to działało, dawał radę. Więc w zasadzie nie ma specjalnie czego krytykować, bo to jest średniak, a nie flagowiec, tak? Nie mam też zastrzeżeń do pracy modułu komórkowego. Jest oczywiście LTE, jest dual SIM, niestety hybrydowy, ale jest. No i co najważniejsze, moi drodzy, mamy tutaj całkiem przyzwoitą jakość rozmów. Głos jest przekazywany dobrze we wszystkich kierunkach i nas dobrze słychać, i my jesteśmy dobrze słyszani. Nie ma na co narzekać, aczkolwiek głośnik zewnętrzny no, mógłby oferować nieco przyzwoitszą jakość brzmienia. On jest taki dosyć ostry, nadaje się do tworzenia dzwonków. Rzeczywiście dzwonka nie przeoczymy, nadaje się do prowadzenia rozmów, natomiast do słuchania muzyki kompletnie się nie nadaje, bo po prostu zaczyna
trzeszczeć, charczyć, jest odbiór nieczysty, ale głos przenosi całkiem dobrze, a co najważniejsze, jest donośny i w sumie chyba o to w takim specyficznym telefonie chodzi. Hammer Blade ma również bardzo przyzwoity akumulator. 4000 mAh. To wystarczy, by telefon pracował w granicach 2-2,5 dnia. Jeżeli będziecie bardziej oszczędni, jeżeli chodzi o gospodarowanie energią, jej zużyciem, no to telefon popracuje nawet i 3 dni pełne. Bateria ma jeszcze do tego tryb szybkiego ładowania. Aczkolwiek nie oczekujcie, że naładuje Wam się w godzinę. W dwie? No to już prędzej. Nie ma co narzekać na interfejs, no bo mamy tu czystą postać Androida, bez żadnych dodatków, bez żadnych nakładek. Jedyną taką nadprogramową aplikacją jest apka do aktualizacji. Ale, by było najzabawniej, aktualizacje są pobierane przez sieć. Patrzcie, nawet właśnie przyszła kolejna. Zatem producent coś z tym robi i fajnie. Jedyna aplikacja dodatkowa, dla mnie bomba. Resztę oczywiście sobie możemy pobrać jak najbardziej. System jest certyfikowany przez Google. No i jeszcze wzbogacony o parę rzeczy. Chociażby o wybudzanie podwójnym stuknięciem. O wybudzanie za pomocą gestów, na przykład kreśląc C na ekranie możemy włączyć aparat. Oczywiście to sobie możemy w menu skonfigurować. Możemy też chociażby szybkim naciśnięciem klawisza włączyć aparat. A tak w ogóle, to do obsługi aparatu fotograficznego możemy mieć jeszcze tutaj taki jeden dodatkowy klawisz na boku. I to jest bardzo fajne, szczególnie w telefonie o tak specyficznym przeznaczeniu, tak specyficznej budowie. Zatem w zasadzie interfejs ja powinienem pochwalić i to dosyć mocno, ale no trochę się przyczepię. Bo niestety w paru miejscach potknięto się na tłumaczeniu. Ot choćby tutaj mamy takie zabawne. Kliknij dwukrotnie, aby zapalić. A jak ktoś jest abstynentem, to co? Inna rzecz, no chociażby weźmy tutaj przy gestach. Popatrzcie, też nie wszystko przetłumaczone. Wygląda na to, że interfejsowi brakło takiego ostatecznego szlifu, takiego totalnego dopracowania. Może ktoś czegoś nie sprawdził, może ktoś czegoś nie dopilnował. Pewnie w aktualizacji producent to poprawi. Niemniej, no w tym segmencie cenowym, powiem szczerze, to ja takich rzeczy już bym nie chciał oglądać, naprawdę. Chciałbym również mieć nieco lepszy czytnik linii papilarnych. Ten działa, powiedzmy, w miarę przyzwoicie, ale zdarzają mu się błędne odczyty. Nie zawsze łapie palec za pierwszym razem. Na szczęście jest to czujnik aktywny, więc wystarczy pożyć palec i już mamy telefon odblokowany, ale nie jest to rewelacyjna szybkość i nie jest to rewelacyjna pewność odczytu. Tym mniejsza, im bardziej mamy brudną obudowę telefonu, czy wilgotny, tudzież brudny palec. No, ale z drugiej strony może powinienem się cieszyć, że wreszcie w Hammerze jest czytnik linii papilarnych, bo jak dotąd w telefonach tej klasy to stosunkowo rzadko spotykany dodatek. Zatem z jednej strony chwalę, z drugiej, może jestem zachłanny, ale ja bym chciał więcej. Podobnie będę zachłanny, jeżeli chodzi o jakość zdjęć. Hammer Blade, powiedzmy, że robi zdjęcia akceptowalnej jakości. Nie są tragiczne, nie są złe, ale chciałbym, żeby miały lepsze nasycenie kolorów, lepszą ostrość, lepsze odwzorowanie detali. W zasadzie, no po prostu, żeby były lepsze, no krótko mówiąc. Stabilizacja wideo też nie powala, więc no to nie jest to, czego oczekuję od telefonu wycenianego na około 1000 zł. Gdyby był tańszy, to oczywiście przymrugłbym oko, bo tak jak mówię, zdjęcia nie są złej jakości, ale nie są też szczególnie powalające i tu chciałbym więcej, chociaż z drugiej strony Hammery nigdy nie należały do telefonów wybitnych w dziedzinie fotografii. Ten niestety tego też nie zmienia. Jest przeciętnie. A ja tak co chwilę powtarzam, że to jest Hammer, to jest Hammer, to jest Hammer. No to co? Trzeba go sprawdzić pod kątem wytrzymałości, bo to jest Hammer, tak? Więc co? Dajmy mu wycisk. Nie ma możliwości, by Hammer, który legitymuje się certyfikatem IP68, nie przetrwał kąpieli w wodzie, ale na wszelki wypadek sprawdźmy.
Minęła gdzieś mniej więcej godzina. Pora zobaczyć, jak tam się nasz hamer miewa. No wiadomo, czytnik papilarny pod wodą nie zadziała, ale telefon się włączył, więc wygląda na to, że wszystko z nim w porządku. No i oczywiście, tak jak mówiłem, wszystko jest w jak najlepszym porządku, pomimo tego, że telefon był pod wodą i spędził w niej jakiś czas. To zobaczmy może jeszcze, jak sobie poradzi w starciu z silniejszym strumieniem wody padającym bezpośrednio na jego poszczególne elementy. Ja będę ten telefon powoli obracał. Damy mu tutaj trochę głośnik. Obrócimy. Polejemy dobrze naczynika. Woda jest dość ciepła. Może nie gorąca, ale dosyć ciepła. Zatem jeżeli jest coś nie tak z uszczelkami, ona powinna wniknąć do wnętrza telefonu. Może jeszcze tutaj na przyciski gniazdo. Bezpośredni strumień wody. I to taki dosyć ciepłej. O, gniazdo to jest newralgiczny punkt telefonu. Zobaczymy, jak sobie ono poradzi. No i cóż, telefon chodzi. Oczywiście czytnik niestety, kiedy jest mokry i kiedy nasz palec jest równie mokry, nie zadziała. Pozostaje odblokowanie pinem i tyle. Telefon jest ok. Pomimo starcia z cieczą telefon działa, a jedyne, o czym trzeba pamiętać po takiej kąpieli, to usunięcie resztek wody z gniazda mikro USB, bo tam woda będzie zalegać. No i gdybyśmy zaczęli gniazda w takim stanie używać, to ono nie zadziała. Trzeba je wytrzepać, przedmuchać po to, by resztki wody z niego wypłynęły. Ale potem wszystko powinno być w jak najlepszym porządku. W końcu to hamer. To jest hamer, a zatem musi wytrzymać upadki z różnych wysokości. Zobaczmy może najpierw, jak zachowa się, gdyby wypadł nam z kieszeni podczas wyboru. Oczywiście nic mu się nie stało. To może teraz rzućmy to z wysokości ucha. Wiemy, cały i zdrowy. To może teraz jeszcze z większej wysokości. To mniej więcej takie koło 2 metrów. Trzasnął ekranem w dół i czy coś się stało? Popatrzcie, nic, kompletnie nic. Kilka drobnych, niewielkich rysek. A zatem wytrzymałość na upadki tego smartfonu jest naprawdę w porządku na poziomie hamera. Hammer Blade, jak to hammer, nie tylko nie boi się wody i upadków, nie boi się też błota. I czy coś mu się stało? Oczywiście, że nic. Wystarczy go wyczyścić. Po przygodzie z błotem wystarczy Hammera Blade umyć, by móc korzystać z niego tak, dokładnie tak jak przedtem. Z każdego recenzenta wyjdzie kiedyś Jerry, który rysuje i niszczy telefon. No i ze mnie też wyszedł, a to dlatego, że zaniepokoił mnie pewien element budowy tego hamera. Postanowiłem przyjrzeć się bliżej jego odporności na zarysowanie. Oczywiście na pierwszy ogień idzie ekran, bo to jest najbardziej, że tak powiem, istotny element, który może ulec zarysowaniu. Jeżdżę po nim dość ostrymi nożyczkami. Nie powiem, żebym nie przykładał siły, bo przykładam i
Zobaczmy. Pojawiły się takie mikroryski na wyświetlaczu, ale powiem Wam szczerze, no nie, tu ewidentnie w tym miejscu, gdzie widzę, to te są od nożyczek, bo te tutaj wyżej to mogą być wynikać z wcześniejszej eksploatacji telefonu. Natomiast te tutaj, no te są ewidentnie od nożyczek, czyli szkło daje się zarysować, ale no, nie jest to takie bardzo wrażliwe na zarysowania szkło. Niemniej, jeżeli będziecie mieli okazję założyć sobie szybkę hartowaną, no to warto, bo zdecydowanie podniesiecie trwałość i wytrzymałość tego smartfonu. Chociaż no, to jest całkiem, całkiem. Sprawdźmy jeszcze odporność na zarysowanie tego elementu, o który się obawiam najbardziej. No i jest tak, jak myślałem. No, ten fragment będzie się rysował bardzo szybko i bardzo łatwo. W zasadzie nie muszę go nawet brać pod światło, bo od razu widzicie, jaka piękna rysa powstała i ona już nie zniknie. Fatalna sprawa, bo szkiełka aparatu również jest tak samo wrażliwe na zarysowanie. Ten metalowy element trochę mniej. No i czytnik też niestety dość łatwo zarysować. Zatem no niestety na ten fragment będziecie musieli po prostu uważać w przypadku tego smartfonu. Szkoda trochę. Sprawdźmy jeszcze dla porządku boki obudowy. No to jest metal. Zatem jak widzicie też się daje zarysować, ale tym razem problem pozostaje wyłącznie estetyczny. Podsumowujmy zatem. Przód bez problemu. Tył kwestia estetyki, chyba że zarysujecie szkiełko aparatu. A ono jest dość delikatne, podobnie jak ten fragment tworzywa, który je otacza. A reszta, no w porządku, moim zdaniem jest ok, chociaż no, tutaj to szkiełko od aparatu powinno być w jakiś sposób jednak ochronione przed uszkodzeniem. Co ważne, czytnik i aparat nawet po zarysowaniu działają przyzwoicie. Oczywiście zarysowanie na szkiełku aparatu, kwestia tego, w którym miejscu ono powstanie, ale jeżeli powstanie centralnie na obiektywie, no to już niestety ślad będzie. Natomiast popatrzcie na czytnik. Porysowałem go na samym środku, a mimo to odczytuje odciski palców prawidłowo. Hammer Blade wciąż tu ze mną jest. Ale to może dlatego, że jak zauważyliście, próby, którym go poddałem, były trochę mniej ekstremalne niż zazwyczaj otrzymują hamery. Bo to nie jest taki klasyczny hammer z grubymi gumowymi wzmocnieniami, z grubachną obudową i tak dalej. Ten jest całkiem elegancki, całkiem smukły, taki trochę hammer do garnituru. I jeżeli chodzi o wytrzymałość na opadki, możecie być spokojni. Widzieliście, ja go zrzucałem z wysokości mojej głowy, nawet trochę więcej, czyli w okolicach 2 metrów, wytrzymał. Ja mu jeździłem nożyczkami po ekranie, trochę się zarysowało, ale spokojnie, te rysy nie były głębokie ani zbyt widoczne. Ja go tupiłem, wystarczyło przedmuchać gniazdo i już po sprawie nie było problemu. Ewentualnie czasem możecie mieć problem z tym, że woda zostanie w otworku mikrofonu na dole czy w otworkach głośnika, wtedy też wystarczy dmuchnąć i jest po temacie. Najgorzej wychodzi w tym telefonie odporność na zarysowanie, na przykład gdyby przejechał, przeszorował po betonie. Zbyt łatwo rysuje się szkiełko chroniące obiektyw aparatu. Ten dodatkowy element wokół niego jeszcze łatwiej się rysuje, ale na szczęście to jest tylko problem kosmetyczny, jeżeli on się zarysuje. Gorzej jak aparat będzie porysowany, bo wtedy to no, nędza, nic nie zrobicie, żadnego zdjęcia, nawet słabego. A tutaj niestety to szkiełko nie jest zagłębione, więc będzie narażone na uszkodzenie. Czytnik nawet po zarysowaniu działa, więc on nie jest problemem. Obudowa no, również może Wam się porysować, również może Wam się poobijać. Ale to będzie tylko kwestia wyglądu telefonu, a nie jego działania. On wytrzyma naprawdę wiele, ale no, unikajcie szorowania nim po betonie. Hammer Blade kosztuje niecałe 1200 zł. 1199. Czy warto go kupić? Jako telefon średniej klasy jest niezły. Ma całkiem przyzwoitą wydajność. Całkiem niezły wyświetlacz. Płynność pracy, interfejs, to wszystko jest zadowalające, podobnie jak akumulator, natomiast rozczarowujący ma aparat fotograficzny. No to nie jest to, co chciałbym dostać za 1200 zł. Gdyby to był telefon za 5 stówek, słowa złego bym nie powiedział. Ale przy tej cenie no, aparaty moim zdaniem i przedni i tylny powinny dawać lepsze zdjęcia. Nie muszą mieć więcej megapikseli, ale niechby zdjęcia były lepsze, może to kwestia oprogramowania. Wytrzymałościowo
Blade plasuje się gdzieś pomiędzy tymi super wytrzymałymi hamerami a zwyczajnym telefonem. Jest gdzieś tak pomiędzy, trudniej go zniszczyć niż klasyczną komórkę, ale jednak jest to możliwe, zatem jego wysoką odporność traktujmy jako takie zabezpieczenie na wszelki wypadek. I tak właściwie to ja nie widzę powodu, bym miał odradzać Wam jego zakup. Odradzam go wyłącznie w przypadku, kiedy robicie dużo zdjęć, lubicie robić zdjęcia i chcecie, żeby były dobre. To nie tym telefonem. Natomiast jeżeli szukacie wytrzymałego średniaka, to jak najbardziej spoko. Dziękuję za oglądanie, żegnam się już z Wami i kolejny raz przypomnę, że link do specyfikacji tego smartfonu znajdziecie w opisie niniejszego filmu. Proszę oczywiście o łapki w górę, proszę oczywiście o suby i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!